Dziś będziemy podłączali kartę graficzną do Steam Decka. I jak widzicie, jest to już tutaj zmontowane i działa. Wygląda to jak kompletne druciarstwo, ale pomyślałem, że będzie to bardzo ciekawy eksperyment, który możemy przeprowadzić. Dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić i część z Was, patrząc na to całe kablowisko, które tutaj jest, może się zastanawiać, po co? W sumie, bo można. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, że możemy zobaczyć faktycznie, jakie limity ma Steam Deck. I o ile założę się, że większość z Was nie chciałaby mieć czegoś takiego na swoim biurku, no to jest to po prostu ciekawy eksperyment, który można przeprowadzić i przy okazji dobrze się pobawić. A ty jak się bawiłeś? Fantastycznie. A warto było? Warto było. Na filmach to zawsze wszystko tak wygląda, że jest takie proste, a potem zaczynasz to robić i... No dobra, więc w pierwszej kolejności, jak podłączyć kartę graficzną do Steam Decka? Sposób nie jest wcale aż taki oczywisty. Pierwszy pomysł, na który ktoś z Was mógł wpaść, no to podłączyć tradycyjne eGPU przez Thunderbolt. Tylko problem polega na tym, że o ile Steam Deck ma złącze USB typu C, faktycznie jest tam nawet protokół DisplayPort, że możemy podłączyć to do wyświetlacza, to niestety nie wspiera on tunelowania PCI Express, więc taki sposób podłączenia odpada. A ci z Was, którzy siedzą mocniej w temacie Steam Decka, wiedzą, że korzysta on z dysku M2 na protokole NVMe, a jest to de facto nic innego jak złącze PCI Express. Więc za pomocą takiej przejściówki, którą mi udało się kupić z Chin, jesteśmy w stanie zmienić zwykły port M2 w taki PCI Express razy 16, co pozwoli nam podłączyć kartę graficzną. Prawne oko też zauważyło, że ja kupiłem Ryzen w wersji PCI Express 4.0. Prawda jest taka, że Valve wprost na specyfikacji technicznej Steam Decka nie informuje, jaka wersja jest doprowadzona do złącza M2. Informują tylko, że dysk, który oni dołączają, jest na wersję 3.0. I jeśli wierzyć programom HW Info i GPUZ, wychodzi na to, że rzeczywiście do złącza M2 jest podprowadzona magistrala w wersji 3.0. I wielka szkoda, bo gdybyśmy mieli tutaj PCI Express 4.0 w czterech liniach, mielibyśmy dwa razy więcej przepustowości, no i nie byłaby ta szyna aż tak wąskim gardłem. Żeby w ogóle kartę graficzną podłączyć, musiałem Steam Decka rozebrać. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdziecie m.in. na stronie iFixit. W każdym razie, po ściągnięciu tylnej części obudowy, należy odkręcić jeszcze taką metalową blaszkę, pod którą znajduje się dysk. Wykręcamy śrubkę, wyciągamy dysk i voilà, mamy dostępne złącze M2. Swoją drogą, zobaczcie, jak mały jest ten dysk zastosowany w Steam Decku. No dobra, wiemy już, jak podłączymy kartę graficzną, ale skoro wyciągnęliśmy dysk, to jak odpalimy system? No, de facto mamy tutaj też dwie opcje, z których możemy skorzystać. Pierwsza, złącze microSD, które znajduje się w Steam Decku i teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby system na karcie microSD postawić. Ja pomyślałem jednak, że trochę lepszym rozwiązaniem będzie podłączenie dysku SSD przez właśnie złącze USB. Początkowo chciałem ten oryginalny dysk ze Steam Decka włożyć do takiej przejściówki, którą mam. Niestety okazało się, że chyba trochę za bardzo przycebuliłem i ten adapter, który kupiłem, nie jest specjalnie dobry. Raz działa, raz nie, zarówno ze Steam Deckiem, jak i z moim PC-tem, więc no nie działa to najlepiej. Dlatego ostatecznie skusiłem się na dysk 2,5 cala SATA SSD, który podłączymy też przez specjalny adapter USB. No i zostaje nam jeszcze trzeci problem do rozwiązania. Zasilanie. No, Steam Deck to jest stosunkowo małe urządzenie, no raczej nie ma na tyle mocy, żeby zasilić kartę graficzną. Więc tak, potrzebujemy do tego całego rozwiązania jeszcze dedykowany ATX-owy zasilacz, no i potrzebujemy jeszcze zewnętrzny monitor, żeby faktycznie z naszej dedykowanej karty graficznej obraz wyświetlić. A jakie karty graficzne Steam Deck obsługuje? Otóż ja sprawdziłem wszystkie trzy, to znaczy NVIDIA, AMD i Intela. Intel nie działa, co zaskoczeniem chyba specjalnie nie jest. Radeony działają wzorowo, bez najmniejszego problemu. Steam Deck korzysta z procesora i zintegrowanego układu AMD, więc działa to po prostu perfekcyjnie out of the box. I jestem zaskoczony, ale działa mi również karta
NVIDII. I jest to dla mnie dziwne o tyle z tego powodu, że wszystkie inne filmy, które widziałem, to mówiono tam, że karty NVIDII nie działają. Dziwne, u mnie działa. My w pierwszej kolejności do tego testu użyjemy sobie karty RX 6700, który powiedzmy, no jest taki zdroworozsądkowy do takiej zabawy, o ile taką zabawę w ogóle można nazwać zdroworozsądkową. Pokażę wam, jak to jest podłączone i odpalmy tą bestię. Dobra, więc mamy naszego Steam Decka na takiej podkładce. Mamy wpięte do złącza M2 ten Ryzer. To teraz tak, wrzucamy sobie tutaj naszego Radeona. Cyk, siadło. On wymaga jeszcze takiego kabla zasilającego. Bierzemy sobie teraz nasz ATX-owy zwykły zasilacz. Najpierw to zasilanie podłączamy. Podłączamy zasilanie do karty graficznej. Tak, i potrzebujemy jeszcze takiej zworki do tego 24-pinowego złącza, żebyśmy mogli tym przełącznikiem odpalać i podawać moc z zasilacza. Podłączamy HDMI czy innego DisplayPorta z monitora. Podłączam sobie jeszcze takiego huba z USB-C na więcej USB-ków. To wpinam do Steam Decka. Wpinam zasilanie do tego docku, żeby Steam Deck też miał zasilanie normalne, no bo nie chcemy, żeby działo z baterii. Podłączamy tutaj jeszcze dysk na USB, który mamy. I podłączamy jeszcze klawiaturę i myszkę. No i tak wygląda to podłączenie. Bardzo proste. Czego nie rozumiecie? I ostatnim krokiem jest to, że odpalamy najpierw ten zasilacz dedykowany ATX-owy i odpalamy sobie Steam Decka. I teraz karta graficzna się zaczęła kręcić, czego nie widać, bo jest tyłem do nas i na monitorze się zaraz powinien zacząć ładować system operacyjny. Miejmy nadzieję. O ile wszystko jest dobrze podłączone. I jest, mignęło nam i jak widzicie system nam wstaje z zewnętrznego dysku. Tak, mamy tutaj system Manjaro, jak widać jest RX 6700, mamy custom APU, czyli procesor, który ma 8 wątków, no i także jest ten jeszcze zintegrowany układ graficzny, który jest teraz jakby nieużywany, bo działa nam dedykowana karta. To jest monitor o rozdzielczości Full HD, Steam Deck normalnie wyświetla gry w 720p, jak chcemy zwiększać rozdzielczość, to już jest tak sobie, więc mamy wyższą rozdzielczość. Mamy Linuxa, no bo SteamOS też bazuje na Linuxie, a potem przy mocniejszych kartach podłączymy go do 4K i odpalimy jeszcze Windowsa, a co? Okej, słuchajcie, na pierwszy ogień idzie God of War na ustawieniach Ultra w Full HD. To jest gra, która na Steam Decku na najniższych ustawieniach wyciąga tak 30-40 klatek. I zobaczcie, teraz działa, o matko, czasami ją przycina. Ale normalnie działa w okolicach 60 klatek. W Full HD nawet do 70 momentami dobija. Ale jest coś w tym takiego niesamowitego, że takie dzieło Frankensteina po prostu wzięło i działa i mamy tą kartę graficzną i możemy sobie pod Linuxem śmigać w God of War w 60 klatkach w Full HD. Teraz odpaliłem Metal Hellsingera. To jest takie jakby połączenie Doom Eternal z grą rytmiczną. I też działa całkiem nieźle na Steam Decku z podłączoną kartą graficzną, bo wyciągamy tutaj okolice 70 klatek. Jak na taki monitor to jest bardzo git. Mamy wieśka z Next Gen Patchem, ustawienia Uber Plus bez Hairworksów, Full HD. I tutaj zauważymy pewien limit, który Steam Deck ma, mianowicie jego procesor. Karta w tym momencie nie jest wykorzystywana na 100%, tylko w okolicach 70%. No i wiesiek też nie jest w stanie, pomimo tak mocnego układu graficznego, dobić do 60 klatek w takim miejscu procesorowym. Więc tak, mamy dużo mocniejszą kartę graficzną. Mamy też rozdzielczość dużo wyższą niż natywny ekran Steam Decka i mamy też dużo wyższe detale niż Steam Deck i jest sobie w stanie poradzić ze swoim zintegrowanym układem graficznym. Ale też ma pewne ograniczenia, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, więc to pokazuje, że taka karta do Full HD, do Steam Decka, okazuje się, że procesor jest wąskim gardłem. To teraz wrzucamy Radeona 7900 XT, wrzucimy Windowsa, żeby było ciekawiej i potestujemy gry na rozdzielczości 4K, żeby procesor nie był ograniczeniem. Ja nie mogę z tego. To jest przecież tak abstrakcyjne, taką kartę graficzną do Steam Decka pakować.
mamy Windowsa 10, widzicie, mamy nasz AMD Custom APU, mamy naszego Radeona 7900 XT, więc tak, na pierwszy ogień Cyberpunk, ustawiłem rozdzielczość 4K i Ray Tracing na Ultra. Kurde, to śmiga. Cyberpunk średnio wykręcał ponad 40 FPS-ów. No ładnie, są to wyniki, o których i GPU Steam Decka może co najwyżej pomarzyć. Dla ciekawostki, różnica między rozdzielczością 1080p a 4K jest praktycznie znikoma, przez to jak dużym wąskim gardłem jest CPU. Doom Eternal śmiga aż miło, średnio ponad 90 klatek i również jest to rozdzielczość 4K z włączonym ray tracingiem. Forza Horizon śmiga bardzo dobrze, średnio wyciągamy okolice 68 klatek na ustawieniach Ultra i 4K. God of War to również cudowne doświadczenie na takim setupie, bo mamy również 4K i 60 klatek średnio. No tak grać to aż miło. Dalej Spider-Man. Tu również włączyłem ray tracing i trochę zaczęły się tu robić schody. Średnio mieliśmy wprawdzie 36 klatek na sekundę, ale mieliśmy bardzo małe wartości najniższego procenta pokroju 7, więc Spider-Man był teoretycznie grywalny, ale w praktyce mieliśmy nagłe przycinki. I również takie nagłe przycinki towarzyszyły Wieśkowi na Next Gen Patchu. Wieśkowi podarowałem już ray tracing, no a wyniki były na poziomie 43 klatek średnio w miejscu procesorowym. Dla ciekawskich dorzucam jeszcze wynik Steam Decka w Cinebenchu R23, a także możecie zobaczyć jego wynik w 3D Marku TimeSpy. A teraz zróbmy coś, czego nikt nie zrobił wcześniej. Podłączmy 4090 do Steam Decka, bo jestem bardzo ciekawy, jak tam się zachowa frame generation. Może jeszcze więcej klatek będziemy w stanie wyciągnąć. Ha! Łukasz, nie tak prędko. Tak dobrze to nie ma. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, że GeForce'y działają? No bo działają, tylko nie na każdym systemie operacyjnym. Windows z jakiegoś powodu po wpięciu RTX-a łapie bootloopa. Od pojawia się na sekundę logo Steam Decka i restart sprzętu. I tak w koło Macieju. W sumie sprawdziłem aż 4 karty oddzielonych. 4090, 4070 Ti, 3090 i 2060 Super. Wszystkie zachowują się tak samo. A jak to wygląda pod Linuxem? No trochę lepiej, chociaż też nie jest idealnie. Na otwartych sterownikach mamy obraz i karta działa. Dla przykładu macie tutaj 3090. Oczywiście granie na otwartych sterownikach od NVIDIA to jest bardzo kiepski pomysł, więc chciałem zainstalować te własnościowe sterowniki. No i w momencie, gdy ładuję własnościowy sterownik NVIDIA, wszystko szlak trafia i nie mam obrazu. Po prostu jest ciemność. Więc technicznie tak, da się zmusić karty NVIDIA do działania ze Steam Deckiem, pod warunkiem, że używamy Linuxa i otwartych sterowników. Na zamkniętych mamy czarny obraz, a pod Windowsem łapiemy bootloopa. Więc chyba trzeba docenić AMD, że ich karty pozwalają na takie dziwne zabawy. Tak, ja się bardzo cieszę, że w końcu udało mi się zrobić ten eksperyment. Od początku, gdy pierwszy raz go widziałem, stwierdziłem, że sam się też muszę tym pobawić, bo to jest po prostu niesamowity koncept, że do Steam Decka możemy podłączyć kartę graficzną. Dajcie znać, czy Wam się podobał taki eksperyment i subskrybujcie po więcej. BIOS.